Cześć, witajcie we Flight Gear. Dzisiaj będzie, mam nadzieję, dosyć szybki poradnik o pewnej nowej funkcjonalności, jaka się niedawno pojawiła we Flight Gear. A mianowicie jest to możliwość nagrywania naszego lotu do pliku wideo. Tutaj jeszcze należy pamiętać, że ta funkcjonalność jest na razie dostępna tylko w buildzie nocnym, czy też musimy sobie skompilować Flight Geara ze źródeł. I na razie jest to dostępne tylko pod Linuxem, pod Windowsem jeszcze te opcje są, ale nie działają. Także ja jestem tutaj uruchomiony właśnie na Linuxie i tutaj mamy trzy nowe pozycje. Jest to rozpocznij nagrywanie wideo, zatrzymaj nagrywanie wideo oraz opcje nagrywania wideo. Ja sobie najpierw wybiorę tutaj opcję nagrywania wideo. Zobaczmy sobie, jakie tutaj opcje nam oferuje ta nagrywarka wideo. Także najpierw możemy sobie wybrać kontener, do jakiego zostanie osadzone nasze wideo. Domyślnie jest to jeden z chyba najbardziej popularnych kontenerów MP4, ale możemy sobie wskazać inny, jeżeli mamy taką potrzebę. Dalej mamy do wyboru kodek, domyślnie jest to kodek H265, także też chyba jeden z lepszych kodeków, ale też mamy możliwość wyboru innego, jeżeli jest taka potrzeba. No i mamy settings, różne ustawienia, mamy na przykład ustawienie jakości, tutaj wpisujemy sobie liczbę od 0 do 1, gdzie 0 to jest najgorsza jakość, 1 najlepsza jakość. No i w tej chwili mam 0,75, można powiedzieć, mam jakość ustawioną na 75%. No i tak jest domyślnie, i tak sobie zostawię. Dalej mamy prędkość, też wpisujemy liczbę od 0 do 1. Tutaj się domyślam, 1 oznacza po prostu normalną prędkość. I możemy też sobie ustawić bitrate dla naszego wideo. Ja sobie zostawię tutaj wszystko domyślnie, nie będę nic zmieniał. No ale dobrze wiedzieć, że mamy właśnie takie opcje, możemy sobie tutaj coś pozmieniać, jeżeli chcemy osiągnąć inne parametry naszego pliku wideo, który będziemy nagrywać. No i teraz podczas lotu, w dowolnym momencie naszego lotu, możemy sobie tutaj z menu plik wybrać rozpocznij nagrywanie wideo. No i w tej chwili nasz Flight Gear właśnie zaczął tutaj nagrywać do pliku wideo to, co się dzieje we Flight Gear. Także teraz tu sobie się troszkę porozglądam i to się wszystko teraz nagrywa do pliku. Jak sobie przejdziemy teraz do katalogu, no jestem w katalogu bin, tam gdzie mam binarki Flight Geara zbudowane. Jest mu tutaj plik FGFS, to do tego samego katalogu zgrywa mi się MP4, właśnie mój plik wideo. No i nazwa pliku to jest właśnie zawsze w video, myślnik i kod samolotu, czyli u mnie tutaj Cessna, myślnik rok, miesiąc, dzień oraz myślnik i godzina, minuta, sekunda. To jest oczywiście czas rozpoczęcia nagrywania. No i widzimy, że nasz pliczek się nagrywa. Także teraz mogę iść w plik i zatrzymaj nagrywanie wideo. No mamy teraz komunikat potwierdzający zatrzymanie nagrywania. Nie wiem tylko, czemu nie pojawia się komunikat rozpoczęcia nagrywania, też się powinien pojawiać. Także wróćmy do katalogu i mamy naszą MP4, którą teraz mogę sobie uruchomić w moim ulubionym tutaj playerze dla wideo. No i widzimy, że wideo się odtwarza. Także nagrałem sobie to, co tutaj się działo we Flight Gear. Ale to nie wszystko, bo mam jeszcze inną fajną funkcję. Jeżeli wejdziemy sobie teraz w plik i wybierzemy sobie rejestrator lotu, tak, to tutaj możemy sobie nagrywać powtórki do pliku. I to jest też bardzo fajna opcja, że teraz, jeżeli mamy wcześniej nagrany jakiś lot do pliku, to możemy teraz go wczytać i odtworzyć razem z tworzeniem pliku wideo. Także ja już mam wcześniej nagrany lot i teraz sobie go wczytam. Tu mamy opcję Replay Recording from File, czyli właśnie odegraj powtórkę z pliku. Ja to sobie wybiorę, tą opcję. I teraz tutaj wybiorę sobie wcześniej nagrany lot do pliku. Ja tu sobie wybiorę pewną taśmę, ostatnią taśmę Continuous. OK. I teraz możemy po prostu dać load, co by oznaczało po prostu wczytanie powtórki z pliku. Ale tu widzimy, że pojawiły nam się dwie dodatkowe opcje, czyli mamy checkboxa, dzięki któremu jednocześnie powtórka odgrywana zacznie nam się nagrywać do pliku MP4 w naszym przypadku. Oraz mamy jeszcze tutaj Fixed Delta Time do podania. To jest bardzo mega opcja, bo to oznacza stałą liczbę klatek na sekundę dla naszego wideo. Tylko musimy wiedzieć, co tutaj trzeba wpisać. No tu trzeba właśnie wpisać pewną liczbę, która będzie określała tą liczbę ilość klatek dla wideo. Dlaczego jest to mega funkcja? Dlatego, że możemy sobie na przykład uruchomić Flight Geara na jakimś, jeżeli mamy słabszy sprzęt, na przykład komputerowy, to możemy sobie uruchomić Flight Geara no, na przykład z niską konfiguracją grafiki, czy średnią, tak żeby mieć dosyć przyjazny frame rate podczas lotu, no i nagrać sobie taki lot na taśmę. Jak to zrobić właśnie za pomocą tego recordingu? Ja to nagrałem osobne wideo do tego, więc tam polecam to wszystko sobie zobaczyć. I teraz jak mamy już nagraną nasze taśmę, tak jak teraz ja tutaj zrobiłem sobie i sobie odtwarzam teraz pewną taśmę nagraną wcześniej, ten pliczek na przykład mój ostatniego nagrania,
to możemy sobie teraz podbić opcje graficzne na maksa i nagrać nasze wideo, na przykład nawet z 60 klatkami na sekundę. No i taką jakość wideo uzyskamy wtedy na naszym słabszej konfiguracji sprzętowej. Oczywiście to oznacza, że FlightGear będzie generował to wideo dużo dłużej niż lot w czasie rzeczywistym. Oczywiście im większa różnica będzie w klatkach, jakie generuje nasz FlightGear na żywo, a tym, jakie sobie tutaj ustawimy teraz fixed delta time, no to oczywiście tym dłużej będzie nagrywało się nasze wideo. No ale dobrze, ja mam w tej chwili około 20 klatek na sekundę. No i powiedzmy, że chciałbym uzyskać 30 klatek na sekundę dla wideo. No, żeby to zrobić, to tutaj no, można pomyśleć, że trzeba wpisać 30. No niestety nie, to działa troszkę inaczej. Jeżeli weźmiemy sobie kalkulator, musimy zrobić coś takiego. Musimy wziąć jedyneczkę i podzielić na ilość klatek, jakie chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy 60 klatek, to dzielimy jedyneczkę na 60 i dostaniemy pewną liczbę. I tą liczbę musimy przepisać tutaj w to pole fixed delta time. Ja sobie wezmę 30 klatek, czyli wezmę 1 na 30 i muszę wpisać oczywiście 0,0333, więc tak sobie wpiszę. No i w tej chwili uzyskam 30 klatek na sekundę dla wideo, mimo że mój FlightGear wyciąga 20 klatek w tej chwili. Dajmy sobie load, oczywiście, tak, czytuje nam się, czytała nam się powtórka, to mogę zamknąć. No i mamy właśnie nasz tutaj kontroler do powtórek, ja tu sobie przewinę troszkę już do przodu. Niech tutaj, tak, zbijemy się w powietrze. No i teraz chwilkę sobie tutaj odtworzę tą powtórkę. Możemy teraz sobie ukryć też ten to okienko powtórki. No i jednocześnie tak nagrywa nam się pliczek wideo. Możemy to potwierdzić. Tak, tutaj w katalogu jest nowy pliczek. Ja tu sobie chwilkę polecę. No mam nadzieję, że właśnie niedługo też zostanie to dodane także dla builda pod Windowsa. No myślę, że tam jeszcze nie zostały dodane po prostu kodeki do tego builda pod Windowsa i dlatego jeszcze te opcje nie działają. One są pod Windowsem, te rozpocznij nagrywanie wideo, ale niestety dostaniemy komunikat, że to jeszcze nie działa, tak? Bo build sam nie zawiera chyba jeszcze kodeków, żeby to obsługiwać. Ale pod Linuxem, tak jak tutaj właśnie wam pokazuję, możemy to sobie już sprawdzić. No i teraz ja nagrywam właśnie, tak jak przypominam, że nagrywam wideo w 30 klatkach na sekundę, a mój FlightGear tutaj no, generuje około 17-16. Oznacza to, że teraz ten lot jest, no można powiedzieć, w zwolnionym tempie troszeczkę. Ta różnica klatek nie jest aż tak duża, więc tego zwolnionego tempa może aż tak bardzo nie widać. Ale jakbym sobie dał na przykład 60 klatek dla wideo, to ten lot byłby jeszcze wolniejszy, jeszcze dłużej by to trwało, no bo oczywiście FlightGear potrzebowałby więcej czasu, no dużo więcej klatek musiałby wyrenderować na sekundę, co oczywiście wydłużałoby sam lot, żeby to wszystko wyrenderować, każdą klatkę. Dobrze, ja dam sobie teraz Escape. Dobrze, mam też komunikat, że nagrywanie wideo się zakończyło, powtórka też się zakończyła. Możemy przejść do naszego katalogu i możemy uruchomić teraz naszą MP4. No i widzimy tutaj, że nasze wideo się odtwarza. Tutaj też, tak, powtarzam jeszcze raz, nie mamy jeszcze audio. Nagrywa nam się tylko obraz, no ale widzimy, nasza powtóreczka tutaj się odtwarza. I teraz potwierdzenie, idziemy w narzędzia, informacje o kodeku. I mamy tutaj liczba klatek 30 klatek na sekundę, więc rzeczywiście nasze wideo zostało nagrane w 30 klatkach na sekundę. Mimo że sam FlightGear, no tak jak możemy zobaczyć, no tutaj akurat miał 30 klatek, no ale teraz ma 15, tak? Więc a my mamy ciągle stałą liczbę klatek 30. Także to jest fajna opcja dla posiadaczy mało wydajnych sprzętów, gdzie możemy sobie nagrać, tak jak mówiłem wcześniej, możemy sobie nagrać lot do pliku na niskiej albo średniej konfiguracji, a samo wideo już nagrać sobie na maksymalnych ustawieniach FlightGeara i zobaczyć, jakby wyglądał FlightGear, nasz przelot, jakby wyglądał nasz przelot na maksymalnych ustawieniach, jeżeli nie mamy takiej możliwości ustawienia w czasie rzeczywistym. Także takie ciekawe funkcje pojawiają się we FlightGear. Możemy sobie nawet nagrywać loty do pliku wideo. Jeszcze czekamy może na audio, może się pojawi opcja z nagrywaniem audio, co też będzie ciekawe. Dobrze, to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć wam.